Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy musisz obawiać się badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, badań kierowcy, na które zostałeś przymusowo skierowany za jazdę po spożyciu alkoholu, po użyciu alkoholu, ale Twoje przekonanie odnośnie swojego zdrowia jest takie, no, że jesteś w sumie zdrowy. Zapytanie internauty, dzień dobry panie doktorze. Mam kilka pytań dotyczących skierowania osób po alkoholu na badanie. Sprawa dotyczy tylko kategorii B, które zostało mi zabrane na jeden rok. Sprawa w sądzie zakończona została warunkowym umorzeniem postępowania na 2 lata i ku mojemu zdziwieniu zostałem skierowany przez starostwo na badania psychotechniczne i lekarskie, czyli znowu stres. Na wszelki wypadek zrobiłem sobie sam wszystkie ogólne badania morfologiczne, badania krwi, morfologia w normie, enzym GGPT na poziomie 52, cholesterol ogólny 170, trójglicerydy 42, cholesterol HDL w normie, słuch mam dobry, ciśnienie w normie, nie choruję na serce. No, mam jakiś problem z oczami, ale mam go od zawsze, nie przeszkadza mi to w życiu codziennym. Mam taką zaćmę wrodzoną, astygmatyzm, ostrość 0,8 na lewe i na prawe oko, ale widzenie barw prawidłowe bez okularów. I zasadnicze pytanie brzmi, no, czy jest czego się obawiać? Lekarz okulista, który też mnie zbadał ode mnie z miasta, po przebadaniu mnie napisał mi to wszystko w zaświadczeniu z adnotacją, że brak jest przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B. I czy mam zabrać to zaświadczenie do WOMP-u? Czy to coś pomoże, jak wezmę to zaświadczenie, które jest aktualne, w sumie zrobione parę dni temu? Z góry dziękuję za odpowiedź. No cóż, odpowiadając na te zadane pytania, zapamiętaj sobie raz na zawsze, niezależnie od tego, jakie masz poczucie swojego zdrowia, żebyś nigdy nie lekceważył badań za alkohol w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, nawet jak ci się wydaje, że jesteś zdrów jak ryba czy kosmonauta. Tak naprawdę nie wiesz, co ci wyjdzie na badaniach psychologicznych czy lekarskich i mam setki i dosłownie setki maili od kierowców zdziwionych, że nagle tracą prawko, często to są kierowcy zawodowi, czyli tracą zawód, często to są przedstawiciele handlowi, którzy też tracą w pewnym sensie zawód, a jeździli bez wypadku po kilkadziesiąt lat, po kilkanaście lat, po kilka lat. Także nigdy nie lekceważ tych badań. Słusznie zostało zrobione, że sprawdziłeś sobie te podstawowe badania i konsultacje lekarskie, aby okazać je lekarzowi WOMP-u. Świadczy to przynajmniej o bardzo poważnym podejściu do problemu, no i dobrze rokuje na przyszłość. Zasadnicze pytanie, jaki będzie wynik końcowy? Niestety, to dowiesz się dopiero na badaniach lekarskich i po otrzymaniu do ręki orzeczenia. Mówię po otrzymaniu do ręki, ponieważ WOMP-y rzadko kiedy wydają orzeczenie od ręki, z reguły wysyłają to pocztą. Wysyłają to pocztą po to, że jeżeli ktoś ma jakieś reklamacje, żeby nie robił awantury w WOMP-ie. Także myślę, że tutaj będzie wszystko dobrze, ale mimo wszystko poszedłbym wypoczęty, sprawdził sobie, czy nie mam podwyższonego ciśnienia. Nic tutaj nie było wspomniane o wyniku cukru, także który w WOMP-ach też jest sprawdzany. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Oczywiście wejdź tutaj na mojego bloga badanialekarskiekierowców.pl. Opisuję tam całą gamę różnych innych ciekawych sytuacji związanych z badaniami WOMP za alkohol. Możesz tam zapisać się do newslettera Skarbnica Wiedzy dla osób no, w pewnym sensie dwukrotnie poszkodowanych przez los, czyli pierwsze to, że sobie wypił, drugie, że go złapali, a trzecie, że go skierowali na badania do WOMP, a po czwarte to jeszcze, że trzeba za to słono zapłacić. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i jeszcze raz zapraszam Cię tutaj do komentarza tego filmiku.